Siema! Jestem Nikodem, a dzisiaj upokorzymy się przed całą Polską, a praktycznie się upokorzyłem. Mu się upokorzyłem przed całą Polską. Wiecie dlaczego? Bo wystąpiłem na kanale Lord Kruszwil i upokorzyłem się i to jest bardzo przykre z mojej strony, że się upokorzyłem. Ale obejrzyjmy fragment ze mną, bo jestem pierwszy, więc zapraszam do cringe'u. No to dobra, no to włączmy to. Siema, jestem Marek, w tym odcinku zasada jest prosta. Jeżeli przeniesiesz tego człowieka przez 25 metrów, to trzymasz ode mnie pieniądze oraz upominek ze sklepu camcruise.com. Między innymi w taki sposób uczestnicy będą mogli nieść tego człowieka, który waży naprawdę dużo. Stuwa była do wygrania. No nie przyniosłem typa, no ale zabawa była przednia, na pewno. Weź, puść mnie jak możesz. Stań na wagę. Waży on 197 kg. Nie wygląda na takiego, więc naprawdę ogromnym wyzwaniem będzie. Kuna. Próbowałem podnieść gościa, który ważył 197 kilo. Wow. To jest wyczyn. Kisnę z siebie ogólnie. Będzie to, żeby przenieść go nawet przez 25 metrów. Za chwilę wymierzymy sobie dystans i zobaczymy, kto będzie chętny, żeby wziąć udział w tym filmie. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu tego kanału. Zapraszam do oglądania. Dobra, mam pierwszą osobę. Cześć, jestem Marek. Słuchaj, do... Dzień dobry, oto ja! Wygrania jest 100 zł oraz upominek z naszego sklepu. Jeżeli przyniesiesz tego pana, który znajduje się tutaj, przez dystans 25 metrów, który zaczyna się tutaj, a kończy się tam, to otrzymujesz ode mnie konkretnie właśnie. Gdzie? Nie widziałem sznurka, tak? Tutaj jest pierwsza sznurówka, tam jest druga sznurówka, a? Jest wyznaczony dystans 25 metrów. Dodatkowo, żeby tobie nic się nie stało, mamy taki oto pas, którego używają sportowcy. Zaraz go założysz i możemy zaczynać. A z ciekawości, ile ważysz? 55 jakoś? 55 kg, no. A on waży 200. O kurna. Kurna. I to jest przykład, że Maruś jest niższy ode mnie. O cholipka, to jest smutne. Cholera, kurna, nie! Zgałganiłem, wiecie czemu? Bo nie nałożyłem pewnej koszulki. Ło! No, teraz jest lepiej, nie? Polecam stronę camcruise.com czy pl, wali mnie to. Ale lepsza mała wa, mogłem powiedzieć MK. Marek! Ty gałganie. Dobra, lecimy z tym Porsche, świetnie, jaki to jest cringe. No, nie wiem. Faktycznie nos mi skręca w prawo, o kurwa. Nie dam radę, ale mogę spróbować. Spróbować zawsze można. No. Jeżeli ci się nie uda, to dostaniesz od nas koszulkę po prostu. Dobra. Bez pieniędzy. Spoko. Jeżeli chodzi o dozwolone techniki, to albo obejmujesz, albo podnosisz w taki sposób. Decyzja należy do ciebie. Mogłem go na plecy wziąć, no. Jak będzie ci wygodnie. Dobra, dobra. Nie ma żadnych ograniczeń czasowych, tylko po prostu nie możesz go opuścić. Musisz na raz przejść tak. Będzie ciężko. No będzie, od będzie. Od razu mówię, ale próbuj, próbuj. Ja życzę powodzenia. Dobra, dzięki. Złapałeś, może spróbować jeszcze raz. Ciężko? Nie da ciężko, rady. Ciężko. To słuchaj, ciężko. Mogę zaproponować ci drugiego gościa, który jest 150 kg lżejszy. Jego będzie na pewno łatwiej złapać. To może się uda. Albo jest. Kisnę kuźwa z ciebie, ale... Nie no, no te 5 metrów przeszedłem, nie? Zawsze coś. Nie no, coś tam było. No wiesz, dystans jest 25 metrów i co? Nie dam rady. A co, jeszcze jest ciebie wycieńczone? No trochę. Nie, dobra. Ogólnie to takiej zadowolnej kondycji nie mam. Jaki masz rozmiar? Kurde, no Eszka albo MK. To jest czarną czy białą? Czarna. Proszę, czarna Eszka z naszego sklepu camcruise.com. Super, dzięki. Super, że w ogóle wziąłeś udział. Jeżeli byłby mniejszy dystans, to na pewno byś wygrał. No, możliwe, myślę, że tak. Myślę. O, i widzicie, nawet Nikuś powiedział ten z przeszłości. W piąteczek go spotkałem, proszę, w 2 dni świetny film. Polecam bardzo serdecznie. Że na twoim miejscu łapałbym bardziej od dołu niż od góry. Też mi się tak wydaje. Także niestety nasz pierwszy uczestnik wybrał zły chwyt. Chwyt powinien wyglądać w taki sposób. Ty, zdecydowanie ty, łatwiej będzie. Ale jak mu łatwo poszło? Parageju! Fajmy ma to z ciebie ludzi. O kurde, a tak jest zdecydowanie łatwiej. I tu nie chodzi tak o to, że ktoś jest silny czy nie. Tylko jak tak złapiesz gościa. O Jezu. No to jest dużo. No faktycznie, faktycznie, bo ja wybrałem zły chwyt po prostu. Fakt, Marek ma rację, bo tutaj zły chwyt po prostu wybrałem i dlatego ciężko mi było przenieść zarówno tego gościa, który waży 200 kilo i zarówno niego, nie? Ale uważam, że film bardzo spoko wyszedł, zwłaszcza wstawka ze mną. Dalej nie oglądam, bo tam już jacyś randomowi ludzie ze Szczecina, to nie. Ale dziękuję. Wiem, że Marek tego nie zobaczy, ale dziękuję Markowi bardzo serdecznie za to, że pozwolił mi się wykazać i
Liczą się chęci, a nie siła. Pamiętajcie o tym. Nawet jeżeli nie przeniesiesz, no to liczą się chęci. Więc to chyba by było na tyle ode mnie. Film bardzo, bardzo ciekawy. Wydaje mi się, reakcja... reakcja na mnie, jak kuźwa, wiecie. Dźwigam kuźwa 200-kilogramowego typa, nie? W ogóle opowiem wam jeszcze, jak to w ogóle było. Wiki mi mówi, przyjaciółka moja mi mówi, ty, kurwi stoi, nie? Wychodzimy sobie ze sklepu i patrzę, faktycznie stoi Marek, nie? Podchodzę do niego sobie na luzie, zbijam sobie pionę, mówię, cześć, mogę fotę? On mówi, tak, nie? Cię pyta, czy chcę wystąpić w filmie, mówię, spoko. I tak się stanęło, że wystąpiłem w filmie, kurna, bardzo fajnie było. Mega ciekawe przeżycie to było. Choć beka nie powiem, beczunie mam z siebie troszeczkę. Ale jak najbardziej fajnie to wyszło i tobie może kiedyś jeszcze na kanale Marka się pojawi, nie wiem. W tym momencie trzymajcie się ciepło, do następnego odcinka. Zostawcie łapkę i suba. Na razie, cześć.